Historia z morałem. Czterech kanibali zatrudnia się w dużej korporacji i gdzieś tam podczas rekrutacji i różnych rozmów wyszło na jaw to, że są kanibalami. Dyrektor, który ich zatrudniał, powiedział im, że jesteście super, macie ekstra doświadczenie, wszystko naprawdę super, ale trochę się obawiam o ten wasz kanibalizm i zatrudnię was, ale musicie obiecać, przyrzec, że będziecie się nawzajem pilnować, że nic nie zrobicie i że po prostu będziecie się tu dobrze zachowywać. Oni na to przystają, zgadzają się i pracują w tej korporacji, w tej dużej, dużej korporacji. I tak mija kilka miesięcy, aż się okazuje, że w tej korporacji znika gdzieś sprzątaczka. No i ten dyrektor, który jej zatrudniał, zawołał ich wszystkich czterech i mówi: słuchajcie, zniknęła nasza sprzątaczka. Czy coś może o tym wiecie, czy mieliście coś z tym wspólnego? Każdy z nich przyrzeka, zarzeka się, że nie, absolutnie nic nie mieliśmy z tym wspólnego. Rozmowy chwilę tam trwają, ale ten dyrektor wierzy im na słowo, idzie do domu, jakby kończy swój dzień, wszystko jest okej. Oni zostają chwilę po pracy razem i powiedzmy, że ten taki ich przywódca odwraca się do wszystkich i zwraca się do nich, mówi: dobra, barany, przyznać się, który z was miał z tym coś wspólnego. No i jeden tak nieśmiało podnosi rękę i mówi, że no to ja. I on mówi: kretynie, idioto, przez tyle miesięcy żywiliśmy się menadżerami, team liderami, HR-owcami i innymi project managerami. Nikt nic nie zauważył, a ty, baranie, musiałeś zjeść kogoś, kto w tej firmie naprawdę coś robi.